Dobry wieczór. Nie wiem, czy już jesteśmy na żywo, czy jeszcze nie. Proszę dać znać na czacie, jeśli Państwo nas widzą i słyszą, tak dla pewności, bo my tutaj już jesteśmy. Z naszym ekspertem Karolem Jachymkiem jesteśmy w gotowości, żeby z Państwem dzisiaj rozmawiać, dyskutować, ścierać się może, a może tiktokować. Zobaczymy za chwilę. Nie wiem, czy to takie pojęcie w ogóle istnieje, ale zaraz się też przekonamy, bo o języku i środkach wyrazu będziemy dzisiaj mówić. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pokuszę się o powiedzenie Państwu dobry wieczór, bo powoli się ściemna, godzina 18 wybiła. Ja się nazywam Kasia Pijanowska i będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa drugie spotkanie w serii, drugie spotkanie, na którym będziemy rozmawiać o internecie. Cykl nazywa się Polub Internet Młodych i specjalnie dla Państwa dzisiaj będziemy rozmawiać o medium, narzędziu, platformie, medium społecznościowym szalenie popularnym, jakim jest TikTok, ale o tym, proszę Państwa, za chwilę. Nasze spotkania są możliwe dzięki wsparciu Google.org. Google.org Impact Challenge to jest wsparcie, które otrzymujemy. Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Dobre Łącza i Szkoła Twórczych Praktyk zaprasza właśnie do cyklu Polub Internet Młodych. I to dzisiaj przed nami. Centrum Edukacji Obywatelskiej, mam nadzieję, jest Państwu bardzo dobrze znane. Jesteśmy największą w Polsce fundacją, która zajmuje się edukacją. Docieramy do nauczycieli i dyrektorów w całej Polsce. Dzisiaj oczywiście jesteśmy z Państwem online. Tak jak wspomniałam, poprzednie spotkanie to była rozmowa o bezpieczeństwu w internecie. Poświęciliśmy temu całe półtorej godziny z naszymi ekspertami. Dziś będzie o TikToku i nie jest to reklama. Chcemy pokazać to narzędzie, które jest w przestrzeni, jest w kieszeniach naszych dzieci, naszych również uczniów i uczennic w szkole i dlatego o nim będziemy rozmawiać. 5 kwietnia zapraszam Państwa bardzo serdecznie, będziemy rozmawiać o edukacji online z doktorem Grzegorzem Stążą. Mam nadzieję, że to będzie również interesujące dla Państwa spotkanie. A 19 kwietnia, czyli już po świętach, będziemy rozmawiać o internetowym języku młodych z panią doktor Anną Wileczek. Mam nadzieję, że to dla Państwa też będzie interesujące spotkanie. Ekspert obiecany, który już jest w pełnej gotowości, przygotowany, ma światło, sprawdził głośnik, wszystko działa. Karol Jachymek, który pewnie najlepiej opowie sam o sobie, medioznawca, ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieży, zmian międzypokoleniowych i dużo tych tematów ekspertyzy, ale przede wszystkim dzisiaj z poziomu znajomości mediów społecznościowych, kultury i komunikacji młodych. I to chyba, Karol, mogę o tobie powiedzieć jeszcze więcej, ale może powiesz kilka słów o sobie sam. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór Państwu, dlatego że rzeczywiście ja się tutaj zgadzam, że ten moment graniczny, w którym teraz jesteśmy, nie sprzyja jak wybraniu jakiegoś dobrego słowa. Kim ja jestem? Ja zawsze lubię się tłumaczyć jako osoba, która tłumaczy kulturę młodych osobom dorosłym. Gdzieś chyba najlepiej mi się ustawić w takiej pozycji właśnie tłumacza czy przewodnika. I tym, co charakteryzuje moje spojrzenie na kulturę młodych, to pewna empatia. Dlatego, że gdzieś ta perspektywa, która mnie najbardziej cieszy, być może też dlatego, że totalnie lubię patrzeć na tę kulturę młodych i wiele z niej czerpać, to jest właśnie takie przyglądanie się i rozumienie, czy chęć zrozumienia tego, jak te praktyki młodych osób teraz wyglądają. Więc bardzo często jestem przedstawiany jako przewodnik po kulturze młodych albo jako tłumacz kultury młodych. Ja wiem, że to trochę brzmi tak, nawet jakbym zadzierał teraz nos, ale absolutnie tak nie jest. Ja po prostu chcę empatycznie o tej kulturze młodych opowiedzieć. Mnie przewodnik kojarzy się albo z dobrą książką o jakimś kraju, albo osobie, która opowiada ciekawe historie. Więc mam nadzieję, że wypełnisz te dwie role i będziesz naszym przewodnikiem po świecie TikToka. I proszę Państwa, żeby tutaj nie przedłużać tych wstępów i zanim przyjrzymy się temu i porozmawiamy o tym, jak działa TikTok, ja mam do Państwa pytanie. Proszę szczerze na czacie odpowiedzieć, to nam też pokaże, z kim dzisiaj jesteśmy, z kim będziemy rozmawiać i po jakim świecie nasz przewodnik będzie nas dzisiaj prowadził. Proszę Państwa, kto z Państwa ma na swoim telefonie aplikację TikTok? Ja od razu mogę powiedzieć, że nie mam. Zachęcam do podzielenia się odpowiedziami.
Dobrze, to teraz kolejne pytanie. Dużo osób tutaj odpowiada. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Zachęcam do pisania w opcji wszyscy. Wtedy każda osoba, która jest na naszym spotkaniu, widzi odpowiedzi. W takim razie, czy Państwo zaglądają czasami swoim dzieciom, a może uczniom lub uczennicom, trochę przez ramię i podglądają te filmiki TikTokowe? Może na szkolnych korytarzach, może w domu. Może czasami same dzieci do Państwa przychodzą i pokazują, mamo, tato, zobacz, to jest fajne. Mhm. Tu jest zdecydowanie więcej odpowiedzi. Tak, aczkolwiek nie wszyscy. Mhm. Czasami. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i podzielenie się z nami. Mam do Państwa jeszcze jedno pytanie. Jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie, kiedy Państwo słyszą TikTok? Pierwsze skojarzenie. Nie wiem, czy Karolu, poobserwujesz, jest tutaj dużo różnych, ale tutaj zdecydowanie filmiki nam się wybijają. Dobrze. To ja zadam jeszcze jedno pytanie na rozgrzewkę na czacie. Mam nadzieję, że Państwa ręce i klawiatury są już rozgrzane do czerwoności. Ostatnie pytanie. Dlaczego Państwo zdecydowali się uczestniczyć w naszym spotkaniu, wiedząc, że będziemy rozmawiać o TikToku? Może ktoś z Państwa był z nami na poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Żeby poznać, bo Państwo nie znają, tak, z ciekawości. Nie znam, jestem ciekawy. Chcę zrozumieć młodych ludzi. Tak, o tym dzisiaj będzie. Zrozumieć z ciekawości. Mhm. Skąd jest fenomen TikToka? Doskonale. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko tego, żeby odpowiedzieć na Państwa potrzeby i wyjaśnić, czym jest fenomen TikToka. Karolu, w takim razie pytanie do Ciebie. Czym jest TikTok? A o fenomenie za chwilę. Najpierw czym jest? To jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, dlatego że po pierwsze być może też odpowiadając na... Ja się zawsze uśmiecham, kiedy szanowni Państwo pojawia się pytanie, kto z Państwa ma TikToka, bo rzeczywiście bardzo dużo osób go nie ma i to jest absolutnie normalna i naturalna sprawa. I proszę też pamiętać o tym, że to spotkanie będzie o tym. Będziemy mówili o TikToku, ale absolutnie nie będziemy też nikogo nakłaniać do tego, żeby tego TikToka zainstalować. Ale ja się zawsze uśmiecham, dlatego że... My mamy taką tendencję też do abstrahowania treści, prawda? Bo bardzo często, jeżeli pytam kogoś, czy ma TikToka, to oczywiście bardzo często zdarza się, że odpowiada, że tego TikToka nie ma. No a później, prawda, okazuje się, że być może, prawda, korzystamy z rolek na Instagramie, być może oglądamy relacje na Facebooku, być może, prawda, oglądamy jakieś załączniki na WhatsAppie i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że ta forma komunikacji, która jest typowa dla TikToka, jest taką formą, która jest w gruncie rzeczy dla nas wszystkich mniej lub bardziej znana. Nie chcę powiedzieć, że jest być może naszą ulubioną formą rozrywki, czy być może naszą ulubioną formą komunikacji, ale te praktyki, które są charakterystyczne dla TikToka, są być może dużo bardziej powszechne i dużo bardziej gremialne. Ja zawsze też lubię w tych sytuacjach prowokować i zadaję takie pytanie, czy na przykład pamiętają Państwo czas, czy ten moment internetu, kiedy wysyłaliśmy sobie śmieszne czy krótkie załączniki na poczcie. I być może to też jest, prawda, jakiś protoplasta czy jakaś przeszłość TikToka i tej formy komunikacji, która dla TikToka jest charakterystyczna. Ale odpowiadając tak wprost na to pytanie i tak merytorycznie na to pytanie, to rzeczywiście, szanowni Państwo, TikTok jest medium społecznościowym. Choć rzeczywiście myślenie o TikToku jako medium społecznościowych jest rzeczywiście dosyć problematyczne, dlatego że niektóre opracowania czy niektóre refleksje na temat TikToka podkreślają, że sposób działania TikToka jest być może inny niż przykłady innych mediów społecznościowych, prawda? Tutaj możemy sobie wymienić Facebooka, czy możemy wymienić Instagram jako taki, dlatego że na TikToku nie budujemy ścisłej sieci znajomych, choć rzeczywiście na TikToku możemy się obserwować. Mamy też zakładkę, która podsuwa nam na przykład treści naszych znajomych.
Ale to jest ta podstawowa różnica, prawda? To nie jest medium społecznościowe takie jak Facebook, gdzie rzeczywiście gromadzimy sieć znajomych i utrzymujemy z tymi znajomymi stałe kontakty, choć jeszcze raz to podkreślę, jak najbardziej możemy to na TikToku robić. Jest to medium społecznościowe bardziej być może w takim kontekście budowania wspólnoty wokół społeczności twórców i twórczyń, czy wokół treści, które na tym TikToku się pojawiają. Dlatego o TikToku bardzo często mówi się być może bardziej jako o platformie medialnej czy platformie rozrywkowej, niż o takim medium społecznościowe, które my rozumiemy, prawda, gdzieś widząc w głowie obraz Facebooka, czy widząc obraz w głowie Instagrama, choć tak jak powiedziałem, te wszystkie media dosyć wyraźnie się teraz przenikają i inspirują się, użyję takiego być może łagodnego słowa, swoimi funkcjami. To, co jest charakterystyczne dla TikToka i to, co Państwo rzeczywiście też doskonale wiedzą, to, że jest to medium, w którym takim podstawowym komunikatem i podstawową treścią, co rzeczywiście powiedzmy jest być może pewnym nowum, choć znowu nie do końca, bo pewnie moglibyśmy zbudować taki długi ogon, Szanowni Państwo, historii, prawda, technologicznej czy medialnej. Tutaj mógłbym podać na przykład, przywołać przykład aplikacji Vine, która też opierała się na krótkich formach wideo, ale rzeczywiście to, co na TikToku jest jego główną treścią, to są krótkie formaty wideo, które zresztą, jeżeli popatrzylibyśmy na taką długą historię TikToka, one się zwiększają. W tym sensie, że rzeczywiście na początku te materiały na TikToku były totalnie krótkie, one były 15-sekundowe, one były króciutkie, rzeczywiście ten TikTok wiązał się z takimi bardzo szybkimi treściami. Obecnie na TikToku można oglądać nawet 10-minutowe materiały, także to medium też pod tym względem dojrzewa. Dojrzewa też prawdopodobnie dlatego, że rzeczywiście być może te dłuższe materiały po pierwsze są jakąś wyraźną konkurencją dla YouTube'a, prawda, dlatego że pamiętajmy też o tym, że być może zwłaszcza w kontekście Polski, to YouTube staje się tym medium, czy jest tym medium, które jest najbardziej popularne, bo do końca nie jest prawdą to, że rzeczywiście TikTok ma takie stuprocentowe obłożenie wśród naszych dzieci, czy uczniów, czy uczennic. Więc rzeczywiście ta zmiana wewnętrzna aplikacji jest też taką zmianą, która pokazuje, że w kontekście mediów nie można mówić o stałościach, dlatego że one wewnętrznie transformują, ale tak, to co jest specyfiką TikToka, to to, że mamy do czynienia z platformą rozrywkową, z platformą medialną albo z medium społecznościowym, które opiera się na pokazywaniu różnych treści wideo, różnej długości i też pokazywaniu takim, które być może też w kontekście mówienia o bezpieczeństwie czy mówienia o jakichś problematycznych kwestiach TikToka z naszej perspektywy jest problematyczne, dlatego że chociaż ja rzeczywiście być może na tę sprawę patrzę troszkę inaczej, ale rzeczywiście te treści, które są nam na TikToku podsyłane, są treściami wyselekcjowanymi przez nas, dla nas przez algorytm i rzeczywiście te treści, które są nam pokazywane są no po pierwsze zgodne z jakimiś trendami, które obowiązują w danym momencie, ale też są dobrane w ten sposób, żeby były dla nas angażujące, bo rzeczywiście o to zaangażowanie w TikToku przede wszystkim chodzi. O co chodzi z tymi trendami? Bo już powiedziałeś, że jest zgodne z trendami. Bo ja będę, proszę Państwa, tutaj głosem osoby, tak jak większość z Państwa, zadeklarowaliśmy, że nie posiadam TikToka. Trochę podglądam przez Instagram, widząc te rolki. To o co chodzi z tymi trendami? Dla laika, który nie tak, ma... już mówię. Nie rozumie. Ja wprawdzie tego słowa trendu użyłem trochę jeszcze w innym znaczeniu. Czyli nie użyłem tego słowa trendy w rozumieniu czegoś, co jest rzeczywiście ultra specyficzne dla TikToka. Zaraz do tego dojdę, co jest ultra specyficzne dla TikToka. Ja tego słowa trendy być może użyłem w opisie TikToka w rozumieniu pewnych konwencji, czy w rozumieniu pewnych form komunikacyjnych, które w danym momencie, prawda, są popularne szerzej, prawda? Być może nie w kontekście takiego trendu TikTokowego, ale w istocie, i tutaj ja trochę, Szanowni Państwo, zawieszam głos, dlatego że, tak jak już zasygnalizowałem, TikTok jest
nie tylko TikTok, każda aplikacja, prawda, każde medium społecznościowe jest takim medium, które bardzo dynamicznie się rozwija. I z jednej strony rzeczywiście te trendy, czyli taki przynależny, prawda, natywny sposób komunikacji dla TikToka. Ja zawsze trendy TikTokowe lubię porównywać, szanowni państwo, do formatek memowych. Państwo zapewne doskonale znają jakieś formatki memowe czy formatki memiczne, prawda? Nawet mogą państwo napisać na czacie, jeżeli mówię mem, to przychodzi do państwa do głowy jakaś formatka memowa, prawda? Moja, dla mnie taką główną formatką memową, która przychodzi mi do głowy, jest taka formatka z Drake'iem na przykład, piosenkarzem, prawda? Podzielona na dwie części, na jednej Drake jest zadowolony, na drugiej, prawda, pokazuje, że coś jest nie tak, albo formatka memowa z takim uśmiechniętym starszym panem siwym, prawda? Mamy takie formatki memowe, na podstawie których realizowane są memy. I one są pewnymi konwencjami, które my rozpoznajemy, prawda? My widząc tę formatkę, ją rozumiemy na takim poziomie jednak wpływu, prawda, na szeroko pojęty język i też możemy tę formatkę nalać jakimiś własnymi treściami, jakoś ją przetworzyć, prawda, dodać jakieś własne przemyślenia, dodać jakieś własne treści i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z trendami na TikToku. Trendy na TikToku, tak jak powiedziałem, ja bardzo lubię przyrównywać do formatek memowych. Te trendy na TikToku mogą być różnorodne, bo te trendy na TikToku mogą wiązać się z jakimś konkretnym tańcem, chociaż być może te tańce na TikToku stają się teraz coraz mniej popularne, mogą się wiązać z jakimś konkretnym dźwiękiem, prawda, który na TikToku jest popularny, dlatego że TikTok jest takim medium, które doskonale nadaje się do w ogóle wszelkiego rodzaju rozmów na temat kultury remiksu, dlatego że te treści na TikToku kręcą się, cyrkulują, są przetwarzane, są zmieniane, prawda. Ktoś nagrywa, prawda, TikToka z jakimś fragmentem piosenki, albo ktoś nagrywa TikToka z jakimś fragmentem wypowiedzi, ten dźwięk jest pobierany, prawda, i wokół tego dźwięku, czy wokół tego odniesienia kręcone są kolejne TikToki, ale trendem może być jakaś forma wyzwania, trendem może być jakaś konwencja, no tym trendem rzeczywiście może być wszystko, ale trendem są rzeczywiście te popularne treści na TikToku, które podobnie jak formatki memowe możemy wykorzystać, możemy je w pełni skopiować i nagrać zupełnie to samo, ale możemy też nalewać, prawda, jakimiś nowymi treściami. W trendach, myślę, istotne jest to, że one bardzo często są oddolne, czyli one wytwarzane są z poziomu społeczności, choć nie zawsze, prawda? No niekiedy rzeczywiście trendy pojawiają się, no nie wiem, tutaj takim znakomitym moim przykładem, szanowni państwo, są różnego rodzaju modele promocji muzyki i takim przykładem, jednym z moich ulubionych jest na przykład piosenkarka Meghan Trainor, której przedostatni singiel, zresztą jej ostatni singiel też w ten sposób jest promowany, że pojawiła się krótki fragment piosenki na TikToku, ona nagrała do tego układ taneczny i ta piosenka nagle się rozlała. Ludzie zaczęli nagrywać do tego dźwięku i rzeczywiście, prawda, ta piosenka stała się jedną z popularniejszych piosenek na TikToku, ale mamy trendy oddolne. Ktoś wymyśli jakąś zabawę, ktoś wymyśla jakiś żart, ktoś wymyśli jakiś wygłup, ktoś wymyśli, ktoś powie coś śmiesznego albo ściągnie, prawda, jakiś dźwięk, który z popkultury, prawda, wokół którego można nagrać jakieś kolejne treści. I rzeczywiście tego typu nagrania na TikToku cieszą się całkiem sporą popularnością. Ale tak jak powiedziałem, szanowni państwo, w początku i w gruncie rzeczy te trendy są istotne też z naszej perspektywy, czyli z takiej perspektywy rodzica, nauczyciela, dlatego że te trendy bardzo często tworzą kod kulturowy, kod popkulturowy młodych osób. One wchodzą, te dźwięki, te słowa, te melodie do jakiegoś codziennego języka. One stają się takim punktem odniesienia. Ja się zawsze śmieję, szanowni państwo, w związku z tym, że jestem dosyć na bieżąco z trendami, ja się zawsze śmieję, to jest moja ulubiona historia i muszę ją powiedzieć. Mój smartfon, szanowni państwo, zlicza czas mój korzystania z TikToka do kreatywności, więc ja mam, co niedziela przesyłane jest dla mnie, przesyłane są do mnie informacje o czasie ekranowym i ja mam czarno na białym, że ja jestem w ciągu tygodnia bardzo kreatywny, dlatego że no cóż, no mam to czarno na białym, dane, prawda, są. I rzeczywiście ja znam te trendy i kiedy, nie wiem, prowadzę zajęcia albo spotykam się z młodymi osobami, bardzo często jest zdumienie, że jak ja, prawda, taki stary człowiek, mogę rozumieć te odniesienia czy te konwencje, które młode osoby powtarzają. Ale to, co chciałem zaakcentować na początku i to, co, szanowni państwo, zaakcentowałem na początku, pamiętajmy też, że TikTok jako medium się zmienia,
I rzeczywiście w dalszym ciągu te trendy cieszą się ogromną popularnością i też bardzo często dzięki tym trendom możemy zyskiwać ogromną widzialność, ale z drugiej strony coraz więcej na TikToku jest takich formatów, które są związane z autentycznością, prawda, pokazywaniem jakiegoś codziennego życia, czy nie wiem, pokazywaniem, opowiadaniem historii, prawda, które być może przekłamują też jakiś zakłamany obraz znany z mediów społecznościowych, dlatego i oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, z takiej banalności tego porównania i takiej przewrotności tego porównania, ale bardzo często, szanowni państwo, TikTok jest porównywany z Instagramem właśnie na tym poziomie, że na TikToku częściej można znaleźć treści, które są dużo bardziej autentyczne niż na Instagramie, co oczywiście jest uproszczeniem gigantycznym i absolutnie to też nie chodzi o to, że ja mówię teraz, że TikTok jest autentyczny, nie. Mamy do czynienia z gigantyczną machiną medialną, na której są bardzo różne treści. Dobrze, to myślę, że o trendach trochę już się dowiedzieliśmy. Myślę, że to pytanie nurtuje niejedną osobę, która jest dzisiaj z nami na spotkaniu. Skąd się bierze, może wziął, może nadal bierze, fenomen TikToka? To myślę jest bardzo trudne pytanie. W tym sensie, że ja myślę, że po pierwsze ten TikTok jako medium, choć też pamiętajmy, szanowni państwo, jaka była historia TikToka, prawda? I jaka droga była TikToka jako aplikacja. Ja już zasygnalizowałem być może na początku, że ja lubię w kontekście mediów cyfrowych szukać długiego ogona, prawda? Ja nie lubię myśleć o mediach cyfrowych jako o takich mediach, które pojawiają się nagle i coś zmieniają, dlatego że to trochę przekłamuje rzeczywistość, prawda? A tak bardzo często, proszę zobaczyć, mówi się o TikToku, że on jest ultra innowacyjny, że on coś zmienił, że on, prawda, przeformułował. Już dziś na początku mówiłem, prawda? Był Vine chociażby, który działał w podobnym mechanizmie. Treści były nawet krótsze, bo na Vine można było 6-sekundowo, ile mnie pamięć, filmiki nagrywać, ale były też inne, prawda, media, które rzeczywiście uczyły nas być może innego sposobu używania. Prawda? Był Snapchat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które cieszyły się popularnością. Ale to, co w takiej historii TikToka być może najważniejsze, to rok 2000, TikTok powstał w Chinach oczywiście, co też jest jakby ważnym tematem w kontekście TikToka i w kontekście narracji wokół TikToka, prawda, obecnych, ale TikTok jest aplikacją, która powstała w Chinach w 2016 roku. Zresztą do tej pory ten TikTok, prawda, w Chinach funkcjonuje tam pod inną nazwą, to jest Douyin. O ile umiem prawidłowo przeczytać te nazwy, zawsze mam z tym problem. Ale takim kluczowym, szanowni państwo, momentem w historii TikToka było wykupienie przez TikToka aplikacji Musical.ly, czyli tej aplikacji, która była totalnie popularna w być może tej grupie młodszych użytkowników i użytkowniczek. Jeżeli bym państwa zapytał, z czym państwu przede wszystkim kojarzy się aplikacja Musical.ly, czy państwo w ogóle ją pamiętają? Ktoś z państwa pamięta? Proszę napisać aplikację Musical.ly. Ja tak tutaj zapytam też. Tak, pani Karolina, widzę, napisała, że tak. Śpiewanie. To była taka aplikacja, która służyła do tego, do czego na początku też służył TikTok. To była taka aplikacja, szanowni państwo, na której było mnóstwo kontentu, treści, gdzie młode osoby na przykład lip-synkowały, prawda, czyli podkładały głos do piosenek znanych twórców muzycznych i niejako wykupienie przez TikToka, prawda, tej aplikacji wykupił TikTok w 2017 roku, połączyły się w 2018 roku, no był też przejęciem gigantycznego grona osób, prawda, które w aplikacji Musical.ly, szanowni państwo, były i zresztą to jest zabawne, gdy państwo będą oglądali młodych twórców i młode twórczynie na TikToku, to bardzo często tam mówi się, że ja jestem jeszcze z Musical.ly i co świadczy, prawda, o takiej długiej, o jakości, prawda, i długiej, długiej historii. Więc rzeczywiście to Musical.ly było i ten moment, prawda, połączenia był momentem kluczowym. A taki moment, i rzeczywiście to był ten moment, kiedy, szanowni państwo, ta aplikacja, i chyba wtedy najwyraźniej było widać taką różnicę generacyjną tej aplikacji, taki gigantyczny boom na TikToka, szanowni państwo, to jest oczywiście okres pandemii,
I wtedy rzeczywiście TikTok stał się medium, które zaczęło być popularne też w coraz starszych grupach wiekowych. To jest zresztą ten moment, szanowni państwo, gdzie tak gremialnie i silnie na TikToka wchodzą starsze osoby. Starsze, tak jak pani tutaj napisała, 16-latek jest już starszy. Ja się śmieję, bo taki raport, szanowni państwo, dotyczący polskich użytkowników i użytkowniczek TikToka, wypuszczony przez Get Hero Uniwersytet UPS, jako starszego użytkownika określa tego, który jest powyżej 26 roku życia. Ale proszę mi wierzyć, na TikToku też są zdecydowanie starsi użytkownicy. Bo to jest tak jak, szanowni państwo, z internetem, prawda, czy tak jak, nie wiem, z użytkowaniem z jakiegokolwiek medium. My mamy w głowie pewne obrazy, a tak naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, mamy do czynienia z gigantyczną korporacją i gigantycznym medium, więc na tym TikToku są rzeczywiście treści dla każdego. Ale wracając do tego, skąd wziął się jeszcze fenomen, prawda, w kontekście kultury młodych osób, to ja myślę, że kluczem TikToka i tego, co spowodowało, że on się stał tak totalnie popularny, po pierwsze rzeczywiście sposób jego funkcjonowania, prawda? Czyli to, że treści, które oglądamy na TikToku, są treściami, które są dla nas wybrane. Tak jak powiedziałem, to jest aspekt problematyczny, prawda? Bo możemy mówić o zamykaniu w jakichś bańkach, prawda? I możemy mówić o takim zamykaniu, szanowni państwo, w niszach. Bo rzeczywiście w kontekście TikToka nawet nie mówi się o niszach, ale o takiej kompletnej hiperpersonalizacji. Ja zawsze lubię mówić, że TikToki są jak linie papilarne. Nie ma takiego samego TikToka, nie ma pomiędzy nami takiego samego TikToka. Ale z drugiej strony, szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że ja często rozmawiam z moimi studentami czy z młodymi osobami, z którymi prowadzę zajęcia. I te osoby mówią, że one lubią to, że funkcjonują w takim wyselekcjonowanym rzeczywiście, szanowni państwo, świecie, dlatego że na TikToku, szanowni państwo, też jest mnóstwo treści o charakterze mniejszościowym. W różnym rodzaju, prawda? Po pierwsze, być może mówimy o takich treściach związanych z zainteresowaniami, ale rzeczywiście na TikToku jest na przykład mnóstwo kont, które my moglibyśmy określić, prawda, kontami podejmującymi jakąś kwestię równościową, prawda, czy pokazującą, prawda, czy uwidzialniającą osoby, które z jakiegoś powodu są dyskryminowane. I rzeczywiście bardzo wiele młodych osób na tym poziomie identyfikuje się, prawda, z tym obrazem świata na TikToku. To jest właściwie taki off-topic, że użyję angielskiego słowa, jakiś taki skok w bok, ale pokazuje, że rzeczywiście te mechanizmy TikToka z naszej strony problematyczne, one wcale nie muszą być problematyczne dla młodych osób, dlatego że one, prawda, szanowni państwo, na przykład odpowiadają na problem, dlaczego Facebook nie jest popularny, prawda? Dlatego, że na Facebooku wszystko dzieje się. Oczywiście tam też mamy do czynienia z algorytmizacją, prawda? Tam też mamy do czynienia z hiperpersonalizacją, ale na Facebooku wszystko jest publiczne, właściwie każdy komentuje, prawda? Wszystko jest takie mało osobiste, a to osobiste zaangażowanie jest bardzo ważne. No i właśnie skąd ten fenomen TikToka, dodając tę kolejną nogę, też dlatego, że te treści, też krótkie, takie treści, które możemy oglądać, prawda, które możemy też oglądać mimochodem, bo tego TikToka możemy sobie scrollować, jedąc autobusem, idąc do szkoły, a nawet będąc w szkole pod ławką, prawda, możemy go sobie oglądać. TikTok być może też był ogromnym dystraktorem w czasie pandemii, prawda, kiedy zajęcia były online, a drugi kanał, prawda, tutaj gremialnie i hardkorowo, prawda, był kręcony, szanowni państwo. Ale jeżeli popatrzylibyśmy na różnego rodzaju badania i raporty dotyczące TikToka, to rzeczywiście niezależnie też od grupy wiekowej, co ja bardzo chcę podkreślać, dlatego że dorośli użytkownicy mówią bardzo podobne rzeczy, TikTok nas relaksuje, TikTok daje nam zabawne treści, TikTok niekiedy bywa takim naszym odmóżdżaczem, na co my patrzymy rzeczywiście problematycznie, ja na te kwestie patrzę zupełnie przeciwnie, ale też nie chciałbym, szanowni państwo, proszę zobaczyć, ja coś mówię, ale później mówię, nie chciałbym, dlatego że TikTok jest machiną, no tam jest mnóstwo treści. Nie chciałbym też, żebyśmy myśleli o TikToku jako o medium, na którym są same rozrywkowe albo takie treści, które identyfikujemy jako głupie. Choć proszę pamiętać, szanowni państwo, że czasem oglądamy te memy albo te śmieszne kotki po to, żeby się odstresować, więc wtedy te głupie treści są nam potrzebne. Bo na TikToku jest też mnóstwo kontentu, który jest wartościowy, ciekawy i w jakiś sposób angażujący. Oczywiście jest mnóstwo też problematycznego kontentu, który też niekiedy, prawda, ciekawi nasze dzieci i niekiedy też ciekawi nas sam. Nie wiem, czy zdążę włączyć slajd, który jest z pytaniem dla ciebie, bo to już się dużo na ten temat pojawiło. Mówiłeś, młodzi, ci starsi, co już mają 16+, to wiemy, że tacy są, istnieją w przyrodzie.
To kim są użytkownicy i użytkowniczki TikToka? Jak to wygląda? Oczywiście wiek nas interesuje, ale może też kwestie narodowościowe, może też kwestie, nie wiem, płciowe, czy bardziej może kobiety, czy bardziej mężczyźni? To się, szanowni państwo, trochę zmienia. Choć rzeczywiście, jeżeli patrzyliby państwo na tego TikToka i na raporty dotyczące TikToka, to jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że TikTok jest głównie medium dla nastolatek. I ono tak było identyfikowane, prawda, czyli że młode dziewczyny na tym TikToku są. Co być może też było dosyć problematyczne, dlatego że też ten wiek w kontekście, prawda, młodych kobiet jest takim wiekiem, wokół którego, prawda, bardzo często też podejmuje się różnego rodzaju refleksje dotyczące wpływu mediów szeroko pojętych, na przykład na postrzeganie ciała i na postrzeganie cielesności, prawda? Ale rzeczywiście, szanowni państwo, ten TikTok jest narzędziem obecnie dużo bardziej egalitarnym. Egalitarnym zarówno pod względem płci, być może pod względem wieku. Jest też narzędziem globalnym, prawda? Czyli takim narzędziem, z którego korzystają użytkownicy w ogromnej liczbie krajów na całym świecie. To też jest ważnym elementem TikToka, szanowni państwo, dlatego że bardzo często, kiedy ja na przykład rozmawiam z młodymi osobami, to na przykład te młode osoby dużo wyraźniej obserwują i są na bieżąco z TikTokiem zagranicznym, na przykład TikTokiem amerykańskim albo TikTokiem brytyjskim, a nie do końca znają w ogóle trendy, czy znają influencerów, czy twórców tworzących w Polsce. Czyli to też jest bardzo ciekawą kwestią, jak ten TikTok funkcjonuje. Nie? Czyli że on rzeczywiście staje się też takim doświadczeniem globalnym, co z jednej strony oczywiście może być problematyczne, ale ja bardzo lubię myśleć o tym znowu w kategoriach pewnych umiejętności, prawda? Czyli na przykład pod względem języka ten TikTok jest w ogóle jakąś świetną aplikacją. Obecnie rzeczywiście w badaniach w dalszym ciągu, prawda, jest przewaga nastolatek, choć być może to też jest kwestia deklaracji, prawda, w tym sensie, że jeżeli popatrzyliby państwo na różnego rodzaju badania, to rzeczywiście widać takie wyraźne różnice genderowe dotyczące tego, co służy do rozrywki i tego, co służy do gamingu, prawda? Gaming jest dużo bardziej po stronie płci męskiej. Ja zresztą bardzo lubię z tym walczyć i rzeczywiście, prawda, pokazywać, że prawda, ten świat jest być może dużo bardziej złożony, inkluzywny i powinniśmy też do tego dążyć. Ale to, co ważne i co też, szanowni państwo, znaleźliby państwo w jakichś dokumentach, nazwijmy to, strategicznych TikToka, to, że TikTok sam komunikuje, że zależy mu na inkluzywności, czyli zależy mu totalnie na różnorodności, co oczywiście z jednej strony zdaje sobie z tego kompletnie sprawę, prawda, może być takim działaniem wizerunkowym, hej, my jesteśmy inkluzywną aplikacją, prawda, gdzie każdy może mieć głos, ale z drugiej strony, szanowni państwo, rzeczywiście, jeżeli popatrzą państwo na te grupy, kohorty, estetyki, prawda, które na TikToku funkcjonują, to rzeczywiście mamy do czynienia z wieloma niszami i możemy zarówno, prawda, mówić, nie wiem, o jakimś TikToku queerowym, możemy mówić o TikToku rasowym, możemy mówić o TikToku, prawda, mniejszościowym, ale możemy też mówić, prawda, o TikToku, nie wiem, osób z niepełnosprawnościami, jest zresztą znakomity polski kanał TikTokowy VIP Team, bardzo państwu polecam, pokazujący właśnie taką perspektywę życia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ten kanał prowadzą osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale wędrując jeszcze do tej demografii TikToka, szanowni państwo, oczywiście proszę o tym pamiętać, że TikTok po też różnego rodzaju zmianach, też takich zmianach wizerunkowych, na pewno państwo pamiętają Euro, które było sponsorowane przez TikToka, prawda? Ten TikTok rzeczywiście w pewnym momencie zaczął też walczyć o starszą grupę odbiorców, dlatego że TikTokowi też nie jest do końca po drodze z tym, że jest postrzegany, prawda, jako taka aplikacja, z której korzystają młode osoby. Zresztą ja jeszcze raz to powtórzę, właściwie po raz pierwszy to powtórzę, ja to zawsze powtarzam. Proszę pamiętać, że na TikToku są bardzo wyraźne ograniczenia wiekowe i to, że na TikToku są osoby 6-letnie, jest rzeczywiście problematyczne, dlatego że TikTok jest od 13 roku życia, tak jak większość social mediów. Ale rzeczywiście, szanowni państwo, pomimo tego, że nawet jeżeli popatrzylibyśmy na badania, być może taka większa część użytkowników, na zasadzie proporcji, to są użytkownicy, którzy mają tam powyżej 25 roku życia, prawda? No bo tych młodych jest być może mniej, a tych dużych w takiej, prawda, poetyce długiego ogona jest więcej, to rzeczywiście takim natywnym sposobem
komunikacji na TikToku jest coś, co określane jest językiem Gen Z, prawda? Bo ten TikTok jest postrzegany jako taka aplikacja. Kiedyś, szanowni państwo, Snapchat był tą aplikacją, prawda? Wokół której mówiło się, że jest taką aplikacją symboliczną dla sposobów komunikacji pokolenia Z. Teraz TikTok, prawda, jest tą aplikacją charakterystyczną dla pokolenia Z. Pokolenie Z to są te osoby, które urodziły się po 95, 97 roku. I rzeczywiście te treści na TikToku gdzieś, prawda, pod względem humoru, pod względem formy, pod względem języka używanego są rzeczywiście takimi treściami, które być może są silniej identyfikowane z tą grupą pokoleniową, ale jeszcze raz, szanowni państwo, to podkreślę, na TikToku są też starsi ludzie. Co ciekawe, i to jest taka moja ulubiona, szanowni państwo, historia, na TikToku są też starsi twórcy i starsi influencerzy. Jeżeli będą mieli państwo, ja napiszę na czacie, jak to się pisze, i jeżeli państwo będą mieli okazję to sobie jakoś wygooglować, to proszę zobaczyć Grand Madroniak. Proszę sobie wygooglować i napisać Grand Madroniak TikTok i wejdą państwo na konto starszej osoby. Ona rzeczywiście, nie pamiętam, ma około 90 lat, która prowadzi, jej wnuk pomaga jej prowadzić konto na TikToku, a to jest najbardziej zgryźliwa, ironiczna, wredna osoba na tym TikToku i przez swoją ironiczność, szanowni państwo, ona jest, no tutaj zobaczą państwo, ja nie wiem, czy na pierwszy ogień ja powinienem te Grand Madroniak państwu rzucać na pożarcie, dlatego, że ona rzeczywiście jest ironiczna, och, ona jest zjadliwa i mówi o tym, że ona mogłaby mieć jeszcze milion chłopaków, ale ona nie chce, ale jej poczucie humoru gra gdzieś, szanowni państwo, z poczuciem humoru młodych osób. Powiedziałem o tym głównie dlatego, żeby pokazać, że dla mnie, szanowni państwo, ten TikTok niekiedy nastraszący bywa też jakimś takim paradoksalnym, niesamowitym, śmiesznym, szanowni państwo, przykładem działań międzypokoleniowych i takim moim ulubionym drugim kanałem, szanowni państwo, ja widzę, że CEO wrzuca linki, to w takim razie się wyręczę, CEO Grażyna Kopestyńska, gdyby państwo zobaczyli, to też jest osoba, która no nie jest nastolatką, która nagrała ze swoim zespołem piosenkę, taką bardzo, nazwijmy to, no użyję tego słowa, no prostą, nie jakoś wyrafinowaną artystycznie, ale jej szczerość, autentyzm spowodował, że oto ta Grażyna Kopestyńska z zespołem została ukochana przez młode osoby, które chciały miksować tę piosenkę, nagrywać z nią piosenki i rzeczywiście nagle okazało się, że to medium dziwne, memiczne, cyrkulujące stało się jakimś obszarem międzypokoleniowego dialogu. Dlatego ja tak lubię mówić nie tylko o TikToku, ale o technologiach, że czasem te nieoczywiste konteksty użycia powodują wiele dobrego. No, wiemy już, jaki przedział wiekowy, czy każdy przedział wiekowy. Dotknąłeś już trochę kwestii bezpieczeństwa, bo powiedziałeś o tym ograniczeniu media społecznościowe to 13 lat. My po spotkaniu, nie mogę powiedzieć z zeszłego tygodnia, mam olbrzymie poczucie takie, że powinniśmy się widzieć tydzień temu, a to wcale tak nie było. Z poprzedniego naszego spotkania, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie, tam było bardzo dużo o tym, że naprawdę małe dzieci oglądają treści, czy to jest TikTok, czy YouTube, ale tam pojawiło się siedząc na kolanach rodziców. Tak. I tutaj ten aspekt w kontekście TikToka, w ogóle o bezpieczeństwie, mam wrażenie, że słowo bezpieczeństwo i TikTok w jednym zdaniu bardzo często w ogólnej narracji się przewijają. Więc jak to jest z tą kwestią bezpieczeństwa? Ja szanowni państwo, ja być może zdaję sobie sprawę z tego, że państwo przyszli, żeby też dowiedzieć się, czy TikTok jest bezpieczny, czy nie. Ja niestety na to pytanie od razu powiem, nie odpowiem. Powodów jest wiele, ale być może takim powodem głównym jest to, że szanowni państwo, ja zawsze powtarzam, niezależnie od tego, czy mówimy o TikToku, czy mówimy o Facebooku, czy mówimy o Twitchu, czy mówimy o YouTubie, że ja nie lubię ostatecznie, prawda, mówić, że tak jest, prawda, że tutaj dawać jakieś bardzo precyzyjne i ostatecznej odpowiedzi, dlatego że to już zresztą pojawiło się, szanowni państwo, wielokrotnie podczas dzisiejszego webinaru, podczas dzisiejszego spotkania. Mamy do czynienia z korporacją, wielką korporacją medialną,
która ma też, prawda, która działa tak jak korporacja, prawda? No więc rzeczywiście niezależnie od tego, czy mówimy o Meta, czy mówimy o ByteDance, o TikToku, no trudno mówić jako o działalności misyjnej, prawda? Więc rzeczywiście proszę pamiętać, że nasze korzystanie z internetu zawsze wiąże się, prawda, z handlowaniem naszymi danymi, prawda, i handlowaniem naszą prywatnością. Oczywiście tutaj pojawia się kontekst chiński, prawda, więc być może to nasze myślenie o TikToku jest tym bardziej, dużo bardziej problematyczne. No wszystkie znaki na razie wskazują, wszystkie deklaracje TikToka wskazują, że rzeczywiście dane pobierane przez TikToka no, są pobierane na takim samym poziomie, prawda, jak dane pobierane przez Meta, prawda, czy pobierane przez innego rodzaju aplikacje, ale moja odpowiedź zawsze taka jest, mówię, nie wiem, nie wiemy, prawda, w jaki sposób to rzeczywiście wygląda, tak jak nie wiemy do końca tego. Oczywiście, prawda, jeżeli mamy tutaj ekspertów i specjalistów od jakiejś, nie wiem, polityki międzynarodowej, to pewnie te osoby byłyby tutaj dużo bardziej eksperckie niż ja, bo ja jestem specjalistą jednak od mediów i od kultury, ale to, co chcę totalnie podkreślić, to powiedzieć, że nie chciałbym, żebyśmy też obwiniając TikToka za całe niebezpieczeństwo, usypiali jednocześnie swoją czujność. Bardzo często, proszę zobaczyć, jest tak, że mówimy, skoro TikTok jest niebezpieczny, to być może, prawda, inne aplikacje są totalnie bez wpływu. Tak nie jest. Jesteśmy w internecie, handlujemy danymi, handlujemy prywatnością. Ja uważam, że to z tyłu głowy powinniśmy mieć, szanowni państwo, zawsze, niezależnie o jakim medium, szanowni państwo, mówimy i być może troszeczkę ad vocem tych doniesień prasowych dotyczących tego, że TikTok jest zakazywany, prawda, na telefonach, szanowni państwo, polityków i polityczek. Ja znowu odpowiem na to pytanie. Ja chyba nie chciałbym, żeby na telefonach i polityczek była jakakolwiek, prawda, dbających o bezpieczeństwo kraju, czy jakby rozmawiających o polityce kraju, nie chciałbym, żeby była jakiekolwiek medium społecznościowe, prawda, czy coś, co nie służy do jakiejś profesjonalnej komunikacji, prawda, tylko jest jakąś rzeczą totalnie prywatną. Przechodząc do takiego bezpieczeństwa w rozumieniu, szanowni państwo, zabezpieczeń TikToka skierowanych czy dotyczących młodych osób, to rzeczywiście, szanowni państwo, TikTok bardzo zawzięcie nad tym pracuje i mówiąc zawzięcie nad tym pracuje, mam też na myśli to, że te ograniczenia TikToka albo rozwiązania TikToka, one są wdrażane praktycznie na naszych oczach. TikTok, o czym pewnie za momencik powiemy, jest jedną z pierwszych, a właściwie chyba nawet pierwszą aplikacją, która dla osób poniżej 18 roku życia ograniczyła, a właściwie no nie ograniczyła, zaraz powiem jak to działa, czas ekranowy, czyli rzeczywiście aktywnie działa względem tego czasu ekranowego, ale to na co bym chciał, szanowni państwo, zwrócić totalnie uwagę, to jeszcze raz to powtórzę, teraz mówię z pełną świadomością jeszcze raz, TikTok jest od 13 roku życia, czyli tak naprawdę wszystkie osoby, którym, a telefony komórkowe, prawda, statystycznie w Polsce młode osoby dostają mniej więcej w wieku 8-7 lat obecnie, prawda, czyli w takim okresie pierwszej komunii. No i to jest rzeczywiście taka paradoksalna sytuacja, prawda, no bo skoro dajemy ten telefon młodym osobom, no to gdzieś, prawda, ta kolej rzeczy, zakładania kolejnych aplikacji, no jest, prawda, czymś, co ma miejsce, więc rzeczywiście ja zawsze też zdaję sobie, mówię, jeżeli decydujemy się na danie naszemu dziecku telefonu, pamiętajmy o tym, że to jest A, później będzie B, C, D, prawda, i musimy być przygotowani na ten ciąg. Ale rzeczywiście pamiętajmy o tym, że TikTok jest od 13 roku życia, wtedy można mieć, szanowni państwo, samodzielne konto, ale my jako rodzice i opiekunowie możemy to konto, szanowni państwo, parować, czyli możemy mieć pełną kontrolę nad tym, co nasze dzieci oglądają, jeżeli wejdą państwo w ustawienia prywatności na TikToku. Jest tam taka funkcja, która określona jest mianem parowanie rodziny. Tam też jest funkcja pod tytułem dobrostan czy higiena cyfrowa, nie pamiętam, jak ona już konkretnie się nazywa. I jak wejdą państwo w te ustawienia i prywatność i wybiorą państwo te funkcje, to mogą po pierwsze państwo ustawić czas ekranowy, jaki spędzają państwo na TikToku, co jest być może dosyć ważną kwestią, no bo to, jak oglądamy TikToka, czyli scrollowanko, prawda, powoduje, że jesteśmy kreatywni przez bardzo wiele godzin w tygodniu, a już zwłaszcza jeżeli oglądamy, szanowni państwo, tuż przed snem. Ja jestem takim przykładem, że sobie biorę tego TikToka tuż przed snem, no i koniec. To już jest koniec absolutny, prawda, bo ja scrolluję. Mogą państwo po pierwsze ustawić czas ekranowy, mogą państwo sparować swoje konto z kontem nastolatka, pojawi się QR kod,
który trzeba zeskanować z konta z drugiego telefonu i będą mogli Państwo tam zarządzać treściami, czasem i rzeczywiście tymi treściami, które oglądają młode osoby. A Szanowni Państwo, te konta, które są prowadzone przez osoby poniżej 13 roku życia i algorytm wychwyci, że na przykład nagrywają treści, które nie mają poniżej 13 lat, to te treści zostaną zbanowane. Konto zostanie usunięte, zbanowane. Jak algorytm to wychwyci? Głos, twarz, prawda? O to chodzi. Okej, okay, czyli że rozpozna, że osoba, tak, która jest na danym wideo, jest tak, po prostu prawdopodobnie nieletnia. Tak. Mhm. No okay. Oczywiście to brzmi przerażająco. Tak. No ale to też jest, nazwijmy to, być może pozytywne, prawda? Działanie algorytmu, nie, który jest wykorzystany do tego, że no jakby wie i blokuje te treści. Ale też, Szanowni Państwo, proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę pełne uprawnienia na TikToku konta otrzymują dopiero wtedy, kiedy kończymy 18 lat. Pomiędzy 13 a 15 rokiem te konta ustawiane są jako prywatne i rzeczywiście obowiązuje szereg ograniczeń. Nie można pobierać filmików, nie można wchodzić w interakcje z tymi filmami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Komentować mogą tylko nasi znajomi te filmy. Więc rzeczywiście ten TikTok wprowadził mnóstwo różnych polityki ograniczeń dotyczących, zresztą jak Państwo wpiszą, nie wiem, w Google konta poniżej 16 roku życia, to wyjdą Państwu, prawda, TikTok, wyjdą Państwu cały materiał prasowy pokazujący, jak to wygląda. Też są pewne ograniczenia dla kont powyżej 16 roku życia do 17 roku życia. Tam rzeczywiście wtedy konta już nie są prywatne, czyli takie, prawda, że rzeczywiście te nagrywane przez nas treści mogą być oglądane przez szerszą grupę widzów. O tym też proszę pamiętać, prawda, na TikToku, bo czasem to, że nagrywamy treści publiczne, też wynika z naszej niewiedzy, że możemy w ustawieniach zmienić, prawda, do kogo te filmiki na TikToku są kierowane i są dedykowane. I rzeczywiście, Szanowni Państwo, TikTok będzie pracował, o ile już nie wypracował, muszę przyznać, że rzeczywiście ten wątek mi umknął, bo tak jak powiedziałem, te zmiany są na bieżąco, dlatego że ten TikTok też obecnie pod wieloma względami jest na celowniku nas wszystkich. Tak jak już się Państwo domyślają, ja też trochę wychodzę z założenia, że są takie okresy w historii mediów, kiedy to pewne media zyskują widzialność, prawda, i wokół nich następuje jakiś taki bardzo skoncentrowany niepokój czy bardzo skoncentrowana uwaga. Później, prawda, zmienia się rzeczywistość, prawda, wchodzi kolejne medium i rzeczywiście my bardzo silnie się przyglądamy. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja oczywiście nie mówię o tym, że TikTok jest bezpieczny, ale czasem coś dzielę przez jakąś część, mając na uwadze to, że rzeczywiście mamy do czynienia być może niekiedy z eskalacją różnego rodzaju treści, ale cały czas mówię, no mamy do czynienia z korporacją. My tak naprawdę nie wiemy, nawet jeżeli są deklaracje, mamy też do czynienia, prawda, być może kluczowy czynnik, prawda, z chińską aplikacją, no lepiej, prawda, być pod wieloma względami, być może czujni, choć to nie oznacza tego, że nie powinniśmy z tego TikToka korzystać, to wszystko jest oczywiście naszą indywidualną decyzją, ale Szanowni Państwo, TikTok nieustająco pracuje po pierwsze nad uwidzialnieniem i dostęp, prawda, pokazaniem tego, w jaki sposób pracuje z danymi, i rzeczywiście no, tworzy różnego rodzaju akcje, też prawda, tworzy swoje siedziby czy miejsca, prawda, gdzie te dane nie będzie można pojechać i zobaczyć, prawda, jak to wszystko funkcjonuje w Europie, ale też cały czas, Szanowni Państwo, funkcjonuje nad politykami bezpieczeństwa i takimi, Szanowni Państwo, zasadami działania wspólnoty. I Szanowni Państwo, gdyby Państwo zobaczyli te zasady działania we wspólnocie, czy jakieś zasady społeczności TikTokowej, to mamy tam naprawdę milion zabronionych treści. Od przemocy, przez wyśmiewania, przez nie wiem, content dotyczący zaburzeń odżywiania i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko treści zakazane. Je bardzo często, możemy oczywiście na TikToku treści zgłaszać, prawda, jako te niewłaściwe. Te treści niewłaściwe też wyłapuje algorytm. Ale też pamiętajmy oczywiście nieustająco o tym, jest zabroniona dezinformacja, prawda, wiele, wiele różnych treści, ale też pamiętajmy o tym, że jesteśmy w aplikacji, Szanowni Państwo, która pod względem czasu trwania materiałów, jakie w tej aplikacji są umieszczane, jest aplikacją, na której jest
Totalnie, prawda? Netflix dla nas jest platformą, gdzie jest mnóstwo treści wideo. Na TikToku jest kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset razy więcej materiału wideo, prawda? W takim długim ogonie. Więc rzeczywiście mamy też do czynienia z platformą, no, która ma pewne zasady społeczności i rzeczywiście działają wokół tych zasad społeczności. No ale rzeczywiście, prawda, pewien content też może się pojawić, więc proszę pamiętać też o naszym aktywnym działaniu, prawda, na tym TikToku, czyli możemy zgłaszać treści, możemy doprowadzić do zablokowania, prawda, na przykład jakiegoś twórcy czy twórczyni, czy jakiegoś contentu i też możemy blokować treści, które nie chcemy, żeby pojawiły się, szanowni państwo, na naszej For You Page, bo TikToka ogląda się głównie z poziomu For You Page, czyli tej strony, gdzie podsuwane są nam treści. I co jest też bardzo, szanowni państwo, ciekawe, TikTok wprowadzać będzie niedługo rozwiązanie polegające na tym, że do tej pory ta For You Page, prawda, kiedy instalowaliśmy TikToka, to TikTok się na początek uczył, czyli podsyłał nam treści i patrzył, w jaki sposób wchodzimy z nimi w interakcję, prawda? Zobaczył, czy je oglądamy do końca, czy te filmiki oglądamy w zapętleniu, czy natychmiast je przesunęliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście po jakimś czasie ten algorytm w pełni nas się uczył i podsuwał nam, prawda, sprecyzowany dla nas content. W tym roku, szanowni państwo, nie w tym roku, nawet teraz, TikTok będzie wprowadzał funkcję czyszczenia For You Page i będzie można na nowo uczyć algorytm. Czyli na przykład jeżeli poczujemy, że ten algorytm jest przewalony i on nie jest już zgodny z nami, to są treści, których nie chcemy oglądać, będziemy mogli na nowo odświeżyć For You Page, na nowo, prawda, mieć ten dostęp do treści TikTokowych, co dla mnie jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawą kwestią, prawda, no bo proszę zobaczyć, jak się zmieni też charakter używania TikToka. I tak jak, szanowni państwo, powiedziałem, takimi kontami, które są szczególnie necenzurowanym na TikToku, są konta poniżej 18 roku życia, co oznacza też, że na przykład TikTok pracuje nad funkcjami, które pozwolą twórcom, to jest chyba już teraz możliwe w kontekście live'ów, czyli transmisji na żywo na TikToku, które będą mogły określić twórcom, czy chcą, żeby ich content był kierowany do osób poniżej 18 roku życia. Dlatego, że szanowni państwo, jeżeli popatrzą też państwo na raporty, to na przykład użytkownicy TikToka narzekają na właśnie, to jest najczęściej wspominana rzecz na TikToku, czyli że czasem uważa się, że ci młodzi użytkownicy, bardzo młodzi użytkownicy na TikToku są, prawda, taką najbardziej problematyczną kwestią tego TikToka, więc rzeczywiście cała taka machina zarządzająca treściami na TikToku będzie, szanowni państwo, funkcjonowała, łącznie z tym, że dosłownie na początku marca tego roku TikTok ogłosił, że wszystkie konta osób poniżej 18 roku życia będą miały ustawiony domyślnie czas oglądania godzina dziennie. Będzie można obejrzeć tylko godzinę dziennie treści na TikToku. To nie chodzi, szanowni państwo, o to, że po godzinie TikTok nam będzie blokowany i nie będziemy mogli już oglądać, bo bardzo często też pojawiają się takie narracje, że będzie można te zabezpieczenie obejść. Oczywiście, że będzie je można obejść, dlatego nie o to chodzi w tym zabezpieczeniu. O to chodzi w tym zabezpieczeniu, szanowni państwo, że TikTok po upływie godziny będzie wysyłał młodym osobom, i ta funkcja jest już sukcesywnie wprowadzana, będzie, szanowni państwo, podsyłał osobom informację, że oto oglądają już godzinę TikToka dziennie i potrzebny jest kod, żeby dalej oglądać. To jest też ten moment, kiedy my możemy sparować swój telefon, prawda, i to my decydować, prawda, czy nasze dzieci będą mogły tego TikToka oglądać, tak ta funkcja będzie rozpracowana, ale też te osoby będą mogły samodzielnie, prawda, nasze dzieci czy nasi uczniowie wpisać ten kod i będą go mogły posiadać, bo w tej funkcji, szanowni państwo, głównie chodzi o to, żeby nie zabronić oglądać młodym osobom więcej niż godzinę dziennie, prawda, tego TikToka, tylko żeby spowodować, że nasze oglądanie TikToka jest aktywne. Czyli że my podejmujemy świadomą decyzję, prawda, że w pewnym momencie, okej, scrollowaliśmy godzinę, więc teraz musimy podjąć decyzję, że oglądamy świadomie dalej, nie robiąc pracy domowej, nie czytając lektury, prawda, wiemy, że oglądamy. Dlatego ja się zawsze śmieję, a być może nie śmieję, że ja nie rozumiem, dlaczego ta funkcja będzie wprowadzona tylko osobom poniżej 18 roku życia. Ona powinna być wprowadzona gremialnie, prawda?
i gremialnie powinniśmy z niej korzystać, mieć świadomość tego, że te treści oglądamy. Także tak jak sami Państwo... To w ogóle, Karolu, mam poczucie, że to powinna być w ogóle funkcja w mediach społecznościowych. Tak. Zgodnie z zasadą, że to, co robimy, powinno być porowate, że ja powinnam czuć, że ja coś robię, że powinna mieć jakąś trudność, żeby rzeczywiście to nie było takie po prostu prześlizgiwanie się. Na pewno mają Państwo to doświadczenie, po prostu przesuwamy ekran dość mocno bezwiednie, łapiąc się za jakiś czas, że trochę nie wiem, po co to robię. I to myślę, że to nie dotyczy tylko młodych, ale również tych trochę starszych, to 16 plus, to już mamy ustawione, to jest ta granica wieku. Tak, 26 plus. 26. Ale tak, Szanowni Państwo, znaczy ja rozumiem pewnie, dlaczego te ograniczenia nie jest wprowadzone, prawda? No bo my mamy do czynienia z korporacją, czyli ta korporacja musi na siebie zarabiać. Nie, to chyba nie jest rzucanie odpowiedzialności, tutaj odpowiadając na pytanie na użytkownika, dlatego że też użytkownicy są konsumentami treści, prawda? Proszę też pamiętać, że mówimy o medium, które zarabia, prawda, które gdzieś na tym naszym oglądaniu zarabia, prawda? Więc rzeczywiście, Szanowni Państwo, wyobraź sobie, Karolu, teraz taką sytuację, że jednak jest to rzeczywiście odcięcie. To ja sobie wyobrażam całe podziemie, które pisze kod, który powoduje, że ten komunikat nie występuje. Tak. Ja dziękuję bardzo za ten komentarz, czy to jest przerzucenie odpowiedzialności za użytkownika. Ja mam takie poczucie, że powinniśmy być jednak świadomymi użytkownikami internetu i to fajne jest to parowanie konta, że rzeczywiście ja mogę podjąć dyskusję z moim dzieckiem na temat wpisania tego kodu bądź nie wpisywania tego kodu, bądź chyba z punktu widzenia mnie jako mamy, moja córka jeszcze nie korzysta z mediów społecznościowych w ogóle, nie ma 13 lat. Dla mnie to też jest o tym, że prowadzimy w ogóle na ten temat dyskusję, że to nie jest gdzieś z tyłu. Że nasze oglądanie jest świadome. Dla mnie największym problemem, Szanowni Państwo, jest chyba jednak to, że my nie jesteśmy bardzo... Są dwa takie problemy. Jeden jest prowokacyjny i ja go być może od niego zacznę. Ja też nie jestem, Szanowni Państwo, zwolennikiem czasu ekranowego. Czyli ja jestem akurat tym badaczem, tym medioznawcą, tym trenerem i tym edukatorem, który nie do końca, Szanowni Państwo, lubi te wszystkie liczby i mówienie, prawda, że my powinniśmy w ekranie spędzać i tyle czasu i taka jest liczba czasu rekomendowana. Mnie jest bliżej zdecydowanie do takiej mojej ulubionej badaczki mediów w kontekście też wpływu tych mediów na młode osoby, Amy Orban, bardzo ją Państwu polecam, która zauważa, że tak naprawdę mówienie o czasie ekranowym jest problematyczne, w tym sensie, że każdy ma inne potrzeby, każdy ma inną jakość interakcji z ekranem, każdy ma inną potrzebę tej interakcji z ekranem itd., itd. Ona ma nawet, Szanowni Państwo, taki bardzo prowokacyjny tytuł w Guardianie, opublikowała w 2020 roku. Już nie pamiętam, jak brzmi ten tytuł artykułu, ale tam jest, że pozwól na to, żeby dzieci były przyklejone do ekranu, tam jest glue, silnie użyte, dlatego że ona zauważa, że okej, no to był okres pandemii, te dzieci były przyklejone do ekranu, ale przez ten ekran realizowały też bardzo ważne społeczne, odstresowujące, prawda, funkcje i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie jestem fanem i rzeczywiście bardzo to podkreślam, czy na moich zajęciach, czy na moich szkoleniach, czy w jakichś tekstach, które piszę, że ja nie jestem fanem myślenia o naszej konsumpcji mediów społecznościowych w kategorii czasu ekranowego, prawda? Czyli że mamy godzinę, koniec, bo jeżeli przekroczymy godzinę, to coś się stanie. Ja wychodzę z założenia, że nasze korzystanie z ekranów jest bardzo różne, prawda? I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, Szanowni Państwo, że wracają Państwo do domu, są Państwo przemęczeni po pracy, siadają, wchodzą na tego Instagrama i sobie tam oglądają konta znajomych i to pełni dla Państwa bardzo ważną rolę. To nie rozwija, to nie pełni funkcji pedagogicznej, edukacyjnej, to nie służy, nie wiem, zwiększenia Państwu efektywności w rozumieniu poznawania nowych rzeczy, to służy tylko i wyłącznie odstresowaniu, prawda? Czy zapewnia Państwu jakąś funkcję rozrywki. I to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, być może zwłaszcza w kontekście młodych osób, że czasem te głupotki, a nawet bardzo często te głupotki są potrzebne, po prostu, prawda? Dlatego, że one na nas oddziałują. A po drugie, Szanowni Państwo, w kontekście tego czasu ekranowego też chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna.
Czyli kiedy mówimy o czasie ekranowym, to znowu, szanowni państwo, fiksujemy się na smartfonie jako na pewnej technologii, prawda, tak, to jest ten artykuł właśnie Amy Orban. Ja bardzo się cieszę, że tutaj jest Fundacja CEO, która natychmiast podsyła te teksty, które gdzieś z meandrów mojej pamięci teraz się wyłaniają. Demonizujemy też smartfon jako taki, prawda? A tak naprawdę proszę się zastanowić, szanowni państwo, czy tak naprawdę jest duża różnica pomiędzy tym, że nasze dziecko przyjdzie do domu i sięgnie po smartfona, a pomiędzy tym, czy my przychodzimy do domu i włączamy telewizor, prawda? I to jest czasem ekranowy, prawda? I to służy różnego rodzaju funkcjom. Więc moja rekomendacja jest bardziej być może taka, ona jest trudna, bo ona wymaga rzeczywiście od nas, tak jak Kasia powiedziała przed momentem, rozmowy, ustalenia zasad, ustalenia granic, ustalenia tego, co jest potrzebne, żebyśmy my byli odbiorcami, odbiorczyniami świadomymi, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli teraz pooglądamy sobie tego TikToka więcej, to wiemy, dlaczego to robimy i po co nam to jest i być może, że pooglądamy go sobie teraz więcej, to będziemy musieli nadrobić odrabianie lekcji, prawda? Albo będziemy musieli inaczej zarządzić czasem kiedy indziej. Ale ja chyba nie jestem zwolennikiem takich radykalnych rad i radykalnych, wiecie, że godzina 50 i koniec, ale też oczywiście nie jestem zwolennikiem, tak jak już państwo widzą i się domyśleli takiego, wiecie, wpuszczania dzieci w tego TikToka, prawda, bo uznajemy, że to jest medium, które jest dla młodych, my o nim nie mamy pojęcia, więc niech ono sobie tam będzie. Nie, prawda, rzeczywiście po to mówimy też o rzeczywistości cyfrowej, żeby jakoś też być może wzajemnie się komunikować. Zresztą mówiłem, szanowni państwo, o tych przykładach, jak tego TikToka można wykorzystać do budowania w zaskakujący sposób różnego rodzaju relacji czy więzi, albo między uczniami, albo między dziećmi. Szanowni państwo, no, cudowne jest w ogóle to, co państwo napisali na początek, że państwo TikToka nie mają, ale tam zerkną do dzieciaków. Ja uwielbiam te sytuacje, kiedy te dzieciaki są ekspertami i pokazują nam ten świat, choć pewnie czasem mówią, nie chce nam się, albo nie ma tam nic ciekawego. Zaglądajmy do tych TikToków i patrzmy, co tam się dzieje. Karolu, zanim przejdziemy do ostatniej części, będziemy rozmawiać o tych pozytywnych stronach TikToka. Ja bym chciała państwa zachęcić, bo nie wiem, ilu z państwa było z nami na poprzednim spotkaniu, właśnie o relacji, o rozmawianiu, o czasie ekranowym, o wprowadzeniu zasad rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu z Łukaszem i Ulą, więc Fundacja CEO to Ola, więc Olu, jeśli możesz wrzucić link do biblioteki dla tych z państwa, którzy chcieli obejrzeć to spotkanie, a nie byli z nami na pierwszym w sprawie bezpieczeństwa. Tam dużo rozmawialiśmy o tym właśnie, jak rozmawiać z dziećmi. Dziećmi własnymi, ale również z uczniami, uczennicami w szkole, o ustalaniu zasad i tym, żeby samemu modelować te zasady, a nie tylko zegzekwować od własnych dzieci. To jest ultra ważne. Ola na pewno zaraz odszuka państwu link do biblioteki, zachęcam do obejrzenia. A ja włączę nasz ostatni slajd, będący zapowiedzią naszej ostatniej części o pozytywnych stronach TikToka. Ja bym bardzo chciała, żebyś opowiedział o tym. Mówimy o influencerach i że jest influencing, że coś na nas wpływa, ktoś na nas wpływa, a TikTok ma coś, co jest przeciwstawne temu. To znaczy istnieje de-influencing. Tak. To jest bardzo trudne słowo. Opowiedz o tym. To jest w ogóle też taka, szanowni państwo, szersza dyskusja dotycząca języka TikToka, tylko że wiedzą państwo, i zresztą widzą państwo, jak ja opowiadam. Zdają sobie państwo z tego sprawę, że ja rzeczywiście tego TikToka jako badacz mediów i jako taka jako badacz też różnego rodzaju form komunikacji, a być może badacz przede wszystkim kultury młodych osób, on mnie bardzo ciekawi i bardzo lubię mówić o nim w pozytywnych aspektach, choć tak jak państwo widzą, ja mówię jakiś pozytywny aspekt i od razu mówię, że być może, prawda, można na to spojrzeć też z innej strony, ale i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało też jako taka refleksja, którą za momencik powiem, która, wiecie, w całości, prawda, opisuje specyfikę TikToka, bo jeszcze raz to powtórzę, TikTok jest bardzo różnorodny, ma bardzo dużo użytkowników,
on jest tak różnorodny jak rzeczywistość, prawda? W tym sensie, że mamy do czynienia z różnymi ludźmi, różnymi stylami komunikacji, różnymi osobowościami, różnymi wartościami itd., itd. Więc no, tego TikToka od tej rzeczywistości nie można w żaden sposób abstrahować. Zwłaszcza, że ja nie jestem też zwolennikiem takiego oddzielania rzeczywistości cyfrowej od niecyfrowej, prawda? To są bardzo hybrydyczne formy. Ale rzeczywiście, szanowni państwo, wokół tego TikToka mówi się, czy mówi się o TikToku jako o takiej aplikacji, która jest być może dużo bardziej autentyczna i szanowni państwo, można znaleźć na niej dużo bardziej autentycznego kontentu, prawda? Dużo bardziej autentycznych treści. Zresztą, szanowni państwo, to jest taka szersza być może tendencja w mediach cyfrowych obecnie. Być może słyszeli państwo o fenomenie takiej aplikacji, która nazywa się Be Real, a która polega na tym, że właśnie musimy tam wrzucić zdjęcia niepozowane, zdjęcia, które zrobione są w danej chwili, kiedy przyjdzie do nas powiadomienie, zdjęcia pokazujące też być może nasz bałagan na biurku itd., itd. Zresztą to jest, szanowni państwo, bardzo ciekawa aplikacja, dlatego że ona powstała, już nie pamiętam w którym roku, 20 albo 21, ona trochę w swojej specyfice, nie wiem czy państwo pamiętają, to jest złe wspomnienie, ale je przypomnę, te aplikacje, ja nigdy nie miałem, kwarantanna do robienia selfie, nie, że tam trzeba było wrzucić selfie w tym momencie. To trochę tak jest z Be Real, że się wrzuca to selfie. To jest bardzo złe wspomnienie, powiedziałem, że złe wspomnienie, ale chciałem też jakby unaocznić, o co chodzi w tej Be Real. Nie, oczywiście możemy złapać się za głowę, ale po co mamy wrzucać zdjęcie, prawda, jak jesteśmy nieuczesani, albo nie wiem, mamy bałagan na biurku, po co ta niedopita kawa? No a po to, nie? Chociaż oczywiście możemy sobie porozmawiać o prywatności, że jeżeli popatrzymy na tego Instagrama czy na media społecznościowe, no tam jest mnóstwo zdjęć, gdzie my jesteśmy upazowani, piękni, a nie ma tych zdjęć, prawda, gdzie mamy worki pod oczami, coś nam odstaje, prawda, tutaj mamy pognieciane. I rzeczywiście, szanowni państwo, to jest bardzo ciekawe, bo ta mała aplikacja jak Be Real wpłynęła też na gigantów i TikTok wprowadził taką funkcję jak TikTok Now. I Instagram, nie wiem, czy już prowadzi, czy pracuje nad funkcją Candid Stories, które będą właśnie na tym polegały. Czyli będą polegały na... TikTok Now polega na tym, że TikTok nam wysyła powiadomienia, my musimy wrzucić taką autentyczną treść. I rzeczywiście, szanowni państwo, jeżeli popatrzymy na tę specyfikę TikToka, obecnie być może zwłaszcza, bo jeszcze jakiś czas temu taką ogromną popularnością na TikToku cieszyły się filmiki. Tak jak, jeżeli zapytałbym państwa, z czym państwo kojarzy się YouTube, prawda? To YouTube bardzo się państwu kojarzy zapewne z takimi profesjonalnymi treściami, nie takimi profesjonalnymi kanałami, gdzie, prawda, jest piękny obraz, gdzie jest, szanowni państwo, pięknie ułożona kamera, gdzie rzeczywiście, prawda, mamy do czynienia z takim bardzo profesjonalnym tworem medialnym. Na TikToku ze względu na specyfikę nagrywania, szanowni państwo, bo na TikToka mogą państwo wziąć na ręki, trzymać go w ręce, z drżącej dłoni coś nagrać, wrzucić, to może się cieszyć popularnością. Zresztą jest mnóstwo takich kanałów twórców, gdzie osoby po prostu wrzucają jakiś content, opowiadając jakąś historię ze swojego życia, która też powoduje, że być może z tymi osobami łatwiej jest nam sympatyzować. Więc rzeczywiście, szanowni państwo, na TikToku jest dużo autentycznego, czy bardziej autentycznego contentu, prawda? Takiego contentu, który pokazuje, nie wiem, nas w piżamach, gdzie nagrywamy rzeczywiście nasze życie codzienne, pokazujemy takie bardzo codzienne treści, dlatego że tak jak powiedziałem, taka jest specyfika mediów, prawda? Dużo łatwiej jest nam wziąć telefon do ręki, nie mieć dobrego oświetlenia, wrzucić po prostu jeden do jednego taką treść. I rzeczywiście, szanowni państwo, ten TikTok stał się też narzędziem, gdzie te autentyczne środki przekazu przeszły też do, nazwijmy to, jakiejś sfery komercyjnej. Ja być może nie chcę tutaj robić kryptoreklam, ale szanowni państwo, może zrobię. W tym sensie, że gdyby weszli państwo sobie tutaj, Fundacja CEO zaraz to wyszuka, na przykład na kanał Rossmann Polska na TikToku, to zobaczą państwo, że ta komunikacja na TikToku bardzo często bywa zabawna, memiczna, amatorska, nieprofesjonalna i tak dalej, bo rzeczywiście taka energia autentyczności i oddolności TikToka jest bardzo silna. I oczywiście, szanowni państwo, co spowodowało też, że popularność TikToka rzeczywiście spowodowała też, że to się stało bardzo ważnym narzędziem marketingowym, prawda? Czyli jeżeli zapytają mnie państwo o to, czy na TikToku są treści sponsorowane, jak najbardziej, oczywiście
oczywiście te treści sponsorowane trzeba oznaczyć, wiedzą Państwo, jak to jest, te treści bardzo często nie są oznaczane, bo jeżeli jest coś oznaczone jako treść sponsorowana, to mniejsze szanse na viral, prawda, czyli na taką treść, która rozchodzi się po dużym gronie osób. Więc rzeczywiście, Szanowni Państwo, na TikToku pojawiła się taka oddolna energia osób uczestniczących w społeczności TikTokowej, która, proszę sobie wyobrazić, zaczęła na przykład nagrywać filmiki, w których demistyfikuje albo pokazuje autentyczne użycia, Szanowni Państwo, produktów, które są reklamowane przez influencerów. Nie tylko na TikToku, ale w innych mediach, prawda? Jakichś kosmetyków. Proszę sobie wyobrazić, że oddolnie ludzie biorą ten kosmetyk i mówią, proszę Państwa, to jest kłamstwo, tak to nie wygląda, tak to, Szanowni Państwo, nie działa. I mówi się obecnie, rzeczywiście ta zmiana w mediach społecznościowych zapoczątkowała, prawda, albo być może wyeskalowała, niekoniecznie zapoczątkowała zjawiska deinfluencingu, prawda, czyli takiej odwrotności influencingu rozumianego jako, wiedzą Państwo, sprzedawanie, Szanowni Państwo, treści za wszelką cenę prawda, nieprzetestowanych, niesprawdzonych, byleby, prawda, firma za to zapłaciła. Na TikToku twórcy też dużo bardziej, oczywiście nie wszyscy rozsądnie podchodzą, prawda, i rzeczywiście być może te polecenia TikTokowe są dużo bardziej, Szanowni Państwo, autentyczne, ale ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mnie totalnie fascynuje w kontekście, Szanowni Państwo, TikToka i która być może jest ważna z perspektywy nauczycieli i nauczycielek przede wszystkim i dyrektorów, dyrektorek szkół, bo proszę sobie, Szanowni Państwo, wyobrazić, że badania dotyczące na przykład zdobywania wiedzy i pozyskiwania informacji przez młode osoby pokazują, że coraz więcej osób młodych, a właściwie dużo osób młodych czerpie, pozyskuje informacje z mediów społecznościowych, tym z TikToka. Jest to oczywiście coś, za co możemy się złapać za głowę, prawda? No bo, Szanowni Państwo, no pewnie dużo lepiej jest czerpać wiedzę z mądrych książek albo z wiadomości, programów informacyjnych, niż z mediów społecznościowych, biorąc pod uwagę, że, prawda, te media społecznościowe też mają wiele na sumieniu w kontekście dezinformacji na przykład. Ale ja zawsze wtedy też mówię, Szanowni Państwo, bo te wykresy bardzo pięknie pokazują, prawda, że młode osoby częściej czerpią wiedzę z informacji, rzadziej na przykład z programów informacyjnych. Ja zawsze zadaję pytanie, który dwunastolatek, prawda, siedział i głęboko pozyskiwał wiedzę, prawda, z poważnych treści politycznych. Pamiętajmy też o tym, że mówimy o używaniu mediów i o pewnych trendach związanych z mediami, trendy mówię znowu w tym szerszym rozumieniu, związanych też z wiekiem, prawda, że młode osoby w ogóle, prawda, być może szukają innych treści, być może inaczej komunikują się i, prawda, różne praktyki są bardzo typowe dla wieku, a różnią się tylko formami, prawda. My też, jak byliśmy młodzi, no mieliśmy swój język, mieliśmy swoją kulturę, mieliśmy, prawda, swoje działania i patrzyliśmy na naszych rodziców, mówiąc, że oni się kompletnie na niczym nie znają. Ale mówię, Szanowni Państwo, o tym, że jeżeli zapytałbym Państwa, jak Państwo sądzą, dlaczego młodzi ludzie szukają informacji w mediach społecznościowych, czy przychodzi Państwu jakaś głowa? Dlaczego na przykład, nie wiem, szukają informacji o szkole w mediach społecznościowych, albo o jakiejś restauracji, albo o jakimś pizzerii, albo miejscu z bubble tea, gdzie mogą pójść? Wiedzą Państwo, albo domyślają się Państwo, dlaczego mogą młode osoby szukać tam informacji w mediach społecznościowych i na TikToku? Ja już mam swój typ, ale poczekam. Tak, przekaz innych młodych, porównują opinie. Idą do autentycznego przekazu, prawda? Nie tego przekazu, który jest nadawany, prawda, przez daną markę. I proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, jakie to jest ważne. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy dyrektorem szkoły albo dyrektorką szkoły i mamy oficjalną, prawda, stronę szkoły i mamy, nie wiem, jakieś oficjalne komunikaty szkoły, nie? A młode osoby i tak sobie poszperają i poszukają autentycznych informacji. Oczywiście to się uśmiecham, dlatego że mnie ta oddolność rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo pasuje. Ale tak, Szanowni Państwo, coraz bardziej mówi się o tym, że te przekazy w mediach społecznościowych stają się pod wieloma względami dużo bardziej autentyczne, co nie oznacza, że nie mamy do czynienia też, prawda, z fake newsami, dezinformacją, przekłamanymi treściami, bo rzeczywiście to jest w dalszym ciągu, Szanowni Państwo, obecne. I tutaj pani Beata też napisała bardzo ważną rzecz, prawda? Jeżeli pomyślimy o TikToku też na przykład jako o
innym modelu pozyskiwania wiedzy, bo mamy też taki bardzo szeroki trend na TikToku, prawda, dotyczący stricte kontentu edukacyjnego, to proszę zobaczyć, rzeczywiście być może ta szybkość TikToka, tempo TikToka, taki sposób konstruowania filmików na TikToku, bo filmiki na TikToku w związku z tym, że oglądamy je na For You Page, prawda, czyli w ciągu innych treści, które możemy natychmiast przesunąć, one muszą przykuć jakąś naszą uwagę, prawda, czyli muszą w jakiś angażujący sposób. Oczywiście mówię o tym zaangażowaniu w szerokich ramach, być może też powodują, że pewne treści łatwiej zapamiętujemy. I to jest dla mnie ważne, żebyśmy myśleli też o tym narzędziu, być może nie o jako tylko i wyłącznie naszym wrogu. I ja też nie mówię, szanowni państwo, broń Boże, o tym, żebyśmy z tego TikToka korzystali. Proszę pamiętać, że TikToka możemy obejrzeć, tak jak sami państwo widzą, nie mając TikToka. Możemy też zalogować się i nie korzystać ze smartfonów, tylko z poziomu na przykład naszego komputera. Być może, prawda, mówię tutaj bardziej w kontekście jakiegoś dostępu do danych, nie wiem, z trybu incognito i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, że te narzędzia, które gdzieś być może wydają się nam dziwne, nie nasze i problematyczne, możemy wykorzystać też do jakiegoś wspierania. Ja cały czas powtarzam, że ja lubię budować dialog z młodymi osobami, wiedząc o tej kulturze. Karolo, to ja to mam takie skojarzenie i sprawdzam z tobą. Wiemy, że my dorośli nie jesteśmy młodzieżą, no nie da się nią być. Można się interesować, nawiązywać relacje, prowadzić dialog. Czy TikTok w takim pozytywnym, pamiętając, że ma również negatywne aspekty, jest trochę jak taka dziurka od klucza, tak, że my zaglądamy do świata tak, młodych dzięki tak, temu? Tak, tak. To jest, szanowni państwo, jedna z moich ulubionych metafor, zresztą nie moja, Radomiu Wiśniewski napisał kiedyś taki artykuł na dwutygodnik. Dla dwutygodnika on się nazywa To nie o nas, o ile mnie tytuł nie myli, pamięć nie myli, gdzie rzeczywiście mówi o tym, że TikTok być może nie jest dla nas, choć ja wychodzę z założenia, że wszyscy jesteśmy różni, prawda? Zresztą jeżeli państwo zalogują się na TikToka i algorytm państwa rozpozna, to nagle się okaże, że na tym TikToku też podsyłane są dla państwa treści, które są totalnie zgodne i ten TikTok nie musi być, prawda, jakimś wariactwem, ale mają państwo, no nie wiem, interesują się państwo szachami, to mają państwo konto szachowe, prawda? Co oczywiście, ja wiem, że mówienie o algorytmie jest przerażające, choć tak naprawdę proszę zobaczyć, że kiedy korzystamy z czata GPT, to być może już nie mamy takich obaw, chociaż on jest, prawda, też być może bardzo, albo nawet bardziej przerażający pod wieloma względami. Oczywiście nie wybieram mediów społecznościowych, tylko mówię, że ta hiperpersonalizacja rzeczywiście jest takim obusiecznym mieczem, prawda, w którym my funkcjonujemy. Ja bardzo lubię myśleć o tym TikToku, tak jak słusznie Kasiu powiedziałaś, jako o dziurce od klucza, jako oknie, gdzie sobie zaglądamy i widzimy kulturę młodych osób. Czy my musimy ją rozumieć? Nie. Czy ona może nas kiedyś zaskoczyć i możemy uznać, że Boże, ona jest głupia, nie wiadomo o co chodzi? Możemy. To jakby mamy do tego pełne prawo, prawda? Znaczy, na tym trochę też to polega, że nasi rodzice, nasi nauczyciele patrzyli w ten sam sposób, nie? Że mówimy nie tak, używamy nie takich słów, prawda? Ja zawsze powtarzam, że nie ma nic bardziej stałego w mówieniu o zmianie generacyjnej, jak za moich czasów, prawda? To było, dopiero teraz jest dramat. I to jest stała praktyka, która zawsze się pojawia. Ale ja lubię myśleć o TikToku jako o oknie na świat. Na oknie na świat do trendów, do języka, do muzyki, ale też do w ogóle do wnętrz domów, prawda, do wyglądów, do mody młodych osób. Oczywiście to znowu możemy analizować, prawda, w takich kategoriach problematycznych, prawda, bo mamy dostęp do tej prywatności. Prawda. No to też jest, proszę zobaczyć, bo mówimy o odbiorze TikToka, ale proszę zobaczyć, że przed nami być może też warto, prawda, bardzo ważna rozmowa dotycząca udostępniania kontentu, prawda, i tworzenia kontentu, i takiej świadomości tego, czym jest tworzenie kontentu jako takiego. I być może też takiej rozmowy, szanowni państwo, że jeżeli chcemy być tymi TikTokerami, YouTuberami, Instagramerami, to nie jest tak, że my będziemy popularni
rachciach, prawda, natychmiast, że być może też mówimy o jakiejś konsekwencji pracy, pomyśle i tak dalej, i tak dalej. Choć bardzo często my jako dorośli też negujemy ten model kariery, prawda, widząc w nim jakąś kompletną nowość. A tak naprawdę proszę zobaczyć, ile ciekawych wątków w ogóle tu się pojawia, wokół których też my jako rodzice czy jako nauczyciele, opiekunowie możemy z naszymi dzieciakami porozmawiać i też możemy nauczyć się wiele, prawda, od naszych dzieci. Bo proszę zobaczyć, jeżeli popatrzymy na tego TikToka jako, no właśnie, w tej perspektywie trendów, prawda, czyli w perspektywie pewnego rodzaju formatek memowych, mód, które przez ten TikTok się przelewają, to proszę zobaczyć, ile my, nie wiem, poznamy nowych słów młodzieżowych, poznamy żywy język angielski, prawda, albo inny język, którym się porozumiewamy. No poznamy rzeczywiście bardzo wiele ciekawych rzeczy, które być może też nam się przydadzą do jakiejś pracy edukacyjnej. Choć ja też nie mówię Państwu, że teraz proszę na zajęciach natychmiast wyskakiwać z TikTokiem, no bo to też może przynieść odwrotny skutek. Ja bardzo czasem, często mówię, że jeżeli oczywiście nie czujemy tego medium kompletnie, nie musimy go wykorzystywać, no bo też pamiętajmy, że każdy z nas ma swoje granice, każdy z nas ma, prawda, inne potrzeby i każdy z nas posługuje się czymś zupełnie innym. Bardziej mówię o tym, żebyśmy patrzyli na ten element kultury z empatią. To nie chodzi o to, żebyśmy to w pełni akceptowali, żebyśmy kompletnie się tym zachwycali, ale żebyśmy starali się rozumieć, co to w tym życiu młodych osób, albo co to mówi, prawda, o tej kulturze młodych osób, albo czego możemy się o tej kulturze młodych osób powiedzieć. Ja jeszcze tylko ostatni wątek, bo czas nam się kończy, o tym kulturotwórczym, społeczno-twórczym aspekcie, bo powiedziałaś, że TikTok nie jest klasycznym medium społecznościowym, jak Instagram, Facebook przede wszystkim. Wytłumaczyłaś nam, na czym polega różnica, to w takim razie, gdzie się mieści ten aspekt właśnie kulturo-wspólnototwórczy dla młodych ludzi? Dlatego, że proszę zobaczyć, być może on jest dużo bardziej złożony. Dlatego, że proszę zobaczyć, takie funkcjonowanie na Facebooku czy Instagramie jest takim funkcjonowaniem w jakiejś sieci znajomych, prawda? Oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę, że na tych mediach też można korzystać i konsumować treści w zupełnie inny sposób, ale być może, szanowni Państwo, ten TikTok i jego specyfika polega też trochę na tym, że jak, nie wiem, pojawi się na tym TikToku pewien trend. Ja być może to wyjaśnię, szanowni Państwo, na przykładzie pokazującym taką totalnie oddolną energię TikToka, która powoduje, że rzeczywiście gdzieś być może na tym poziomie to, że TikTok, nie wiem, wprowadza czy transmituje, prawda, no nie wiem, no, nowe słowa, nowe kody kulturowe, prawda, to na tym poziomie oddziałuje, prawda, na nasze poczucie wspólnoty jako młodych osób, prawda, no bo jesteśmy, czujemy się przynależni, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście to trochę o to chodzi, ale ja opiszę Państwu moją ulubioną historię, czyli historię związaną ze słowem Gilbert. Nie wiem, czy Państwo słyszeli kiedy o słowie Gilbert. To jest, szanowni Państwo, słowo, ktoś słyszał? Proszę napisać, czy ktoś z Państwa słyszał. Nie o słowie Gilbert, bo jestem głęboko przekonany, że znają Państwo to imię, ale czy słyszeli Państwo o słowie Gilbert w kontekście kultury młodych osób? Pani Karolina, widzę, słyszała. Jest to taka moja ulubiona opowieść, bo proszę sobie wyobrazić, że w okolicy konkursu na młodzieżowe słowo roku, a wiedzą Państwo, jak to jest z tym konkursem na młodzieżowym słowem roku. Nie, że wygrywają słowa, które ani nie są młodzieżowe, ani słowem roku, prawda, ani w gruncie rzeczy młodzież już ich nie używa. Ale to jest dla mnie też zawsze fascynujące, prawda, jak te słowa dochodzą do naszej. Będzie o języku, więc pewnie Państwo ESA, prawda, się dowiedzą. I proszę sobie wyobrazić, że na kanale Łatwo Gang, taki ironiczny gostek, młody, prowokacyjny, wiadomo jak to bywa, stworzył akcję internetową polegającą na tym, że szanowni Państwo, nie szanowni Państwo, słuchajcie, jest konkurs na młodzieżowe słowo roku, to było do dzieciaków na TikToku, wpisujcie do tego konkursu słowo Gilbert i piszcie, że jest to geniusz. Młodzi ludzie na TikToku oszaleli, podawali sobie te komentarze na TikToku, prawda? TikTok był zalany słowem Gilbert, łącznie z tym, że to słowo Gilbert, szanowni Państwo, doszło do wysokiego finału, razem ze Sow, razem ze Stegną, razem ze Slay,
I właśnie ten Gilbert się pojawił. Jakież było rozczarowanie młodych osób, szanowni państwo, kiedy to słowo nie wygrało, chociaż dla mnie to było, zobaczcie, jaka cudowna, oddolna siła TikToka, wspólnototwórcza siła TikToka, prawda, gdzie rzeczywiście pojawił się jakiś dziwny ruch społeczny, trochę szalony, trochę wiedzą państwo, trochę o niczym, ale trochę, come on, mamy 16 lat i robimy, prawda, jakąś fascynującą zabawę, która nas łączy i czujemy się wtedy wspólnotą, być może zwłaszcza, prawda, w tym trudnym, smutnym, problematycznym świecie. No ale niestety to słowo nie weszło, nie wygrało i nie weszło do finału, dlatego że, szanowni państwo, okazało się, że zgodnie z regulaminem słowem roku nie może być imię własne. Ja zresztą to opowiadałem, szanowni państwo, na spotkaniu dla instytucji kultury, opowiadałem właśnie o tej oddolnej historii i jeden z uczestników tego spotkania powiedział, no tak, oni nie przeczytali regulaminu. Ja mówię i się zacząłem śmiać troszkę, bo być może ten komentarz trochę podbił do tej bramki, o co tutaj chodziło, ale na tym, szanowni państwo, bardzo często pojawia, prawda, ten wspólnototwórczy charakter TikToka, że pojawiają się jakieś tematy, pojawiają się jakieś akcje, pojawiają się idole, pojawiają się punkty odniesienia, które są komentowane. Oczywiście może być to problematyczne, prawda, bo możemy mówić teraz o fenomenie serialu Squid Game, prawda, który wszedł w gruncie rzeczy przez TikToka, a my, prawda, oglądały ten serial, te zajawki tego serialu młode dzieci, pozbawione kontroli rodzicielskiej, prawda, ja cały czas mówię, TikTok jest od 13 roku życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście no, może mieć to też jakąś nieciekawą skalę oddziałania, skalę oddziaływania, ale szanowni państwo, naprawdę ten TikTok pod wieloma względami może ja na to lubię patrzeć rzeczywiście z perspektywy rozumienia kultury młodych osób. Ja tego nie oceniam z perspektywy, wiedzą państwo, edukatora, nauczyciela, kogokolwiek, tylko patrzę w takiej perspektywie energii. I dla mnie rzeczywiście taka energia, która wytwarza się w mediach społecznościowych, bo oczywiście to nie jest tylko o TikToku. Jedną z moich ulubionych akcji, szanowni państwo, była taka akcja sprzed kilku lat, to była akcja pandemiczna, proszę sobie wyobrazić, gdzie ludzie w grupie na Facebooku udawali, że są mrówkami. Niby coś głupiego, niby coś bezsensownego, ale proszę zobaczyć, jaki wspólnototwórczy, dziwny, zaskakujący potencjał tutaj się pojawił. Ja trochę chyba tak lubię myśleć o byciu we wspólnocie, że czasem robi się jakieś, szanowni państwo, szalone, dziwne rzeczy, choć oczywiście nie mówię tutaj o problematycznych challenge'ach, które trzeba zwalczać, ale też dla równowagi powiem państwu, że TikTok jest jednym z dla mnie bardziej wartościowych mediów pod względem treści edukacyjnych. Jeżeli wpiszą państwo hashtag EduTalk albo Lewno TikTok, to pojawi się państwu rzeczywiście mnóstwo ciekawych kanałów. Tutaj mogę polecić państwu dwa polskie kanały, czyli kanał Adama Mirka i doktora z TikToka. I rzeczywiście mnóstwo ciekawych treści na tym TikToku można znaleźć i czerpać z niego absolutnie fascynującą wiedzę na różne tematy. O edukacji nam dzisiaj się mało udało porozmawiać, bo nasz czas dobiega końca i nie otworzymy kolejnego wielkiego tematu, ale właśnie o edukacji i o edukacji w internecie, czyli edukacji online, będziemy rozmawiać na naszym następnym spotkaniu 5 kwietnia. Może uda nam się jeszcze dotknąć wątku edukacyjnego na TikToku. Karolu, ja czułam tą twoją energię, jak ty opowiadałeś jednak o tej wspólnocie młodych, że ten TikTok jednak i ta młodzież, to w tobie dużo tego jest i to bardzo się mi oddzielało. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Proszę państwa, nasze webinarium jest nagrywane, więc jak najbardziej będzie można je zobaczyć jeszcze raz albo zobaczyć je później, bądź pokazać je komuś, kto jeszcze chciałby obejrzeć, jest nauczycielem, nauczycielką, rodzicem, który chciałby coś wiedzieć i mieć jakiś punkt odniesienia, gdzie może rozpocząć rozmowę ze swoim własnym dzieckiem na temat na przykład jakości treści albo tego, w jakich godzinach może oglądać te treści, bo ten czas ekranowy możemy go różnie mierzyć, ale na pewno przed zaśnięciem nikomu niebieskie ekrany. To ja jeszcze dodam jedną rzecz, szanowni państwo, a propos, bo o tym zapomniałem. Powiedziałem państwu, że poniżej 18 roku życia, prawda, wprowadzane są ograniczenia. One też będą wiązały się z tym, że TikTok nie będzie wysyłał powiadomień po 21 i 22, o ile mnie pamięć nie myli, to są takie godziny graniczne dla różnych grup wiekowych, ale rzeczywiście takie coś jest wprowadzone. Ja jestem, szanowni państwo, żywym przykładem tego, że nie powinno się używać TikToka tuż przed snem, bo niebieskie światło szkodzi niezależnie
od wieku, nawet jeżeli człowiek czuje się młodo jak ja. Pamiętając o tym, też zawsze wszystkie ustawienia powiadomień można sobie zawsze wyłączyć, też pokazać własnym dzieciom, żeby powiadomienia wyłączać, to zawsze dobra, bądź wylogowywać się z aplikacji, to kolejna dobra praktyka. Pytają Państwo o zaświadczenia. Jak najbardziej zaświadczenia będą. Ola zaraz wrzuci Państwu adres e-mailowy do siebie. Proszę pisać do Oli Jankowiak w tej sprawie. Zaświadczenia będą. Mieliśmy dzisiaj jakiś problem techniczny, ale oczywiście one będą. Zapraszam serdecznie 5 kwietnia. Widzimy się o 18:00. Będziemy rozmawiać o edukacji w internecie. To by było na tyle, cytując klasyka na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Kończymy 1 minutę przed czasem, więc będzie czas na herbatę i kolację nie w późnych godzinach nocnych. Bardzo Państwu dziękuję. Karolu, szalenie Ci dziękuję. To było bardzo edukacyjne. Ale nie przekonałeś mnie do założenia sobie TikToka. Pozostawię to młodym, tym ma, 26+. Ja zresztą mówiłem o tym bardzo wyraźnie. Absolutnie nie muszą Państwo tego TikToka zakładać. Bardziej wiedzieć, o co chodzi. Żeby, nie chcę mówić być na bieżąco, bo to kompletnie nie o to chodzi, ale żeby rzeczywiście być może czuć i rozumieć, prawda, te praktyki młodych osób. Rozumiejąc trendy, nigdy nie mogę być na bieżąco, one się po prostu za szybko na TikToku zmieniają. Tego się nauczyłam. Poczekam na czas, kiedy moje dzieci skończą 13 lat i będą może jeszcze wtedy chciały się interesować TikTokiem, to za jakiś czas. Dobranoc Państwu, dziękuję, że Państwo dotrwali do końca, byli z nami. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, które były na czacie, one były bardzo interesujące. Karolu, Olu, która tam jesteś ukryta, ale nas cały czas wspierasz, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję.